Witam. Przyglądając się współczesności, jest niby czas już wagi i nowego roku. Można by było zrobić tę prognozę dla Polski, którą zrobiłem. Częściowo, ale dla świata jest ważniejsza. Powód najbardziej istotny jest ten, że Uran i epoka wodnika wyraźnie dają znaki nam współczesnym o swoim działaniu. Między innymi to, co mówiłem w poprzednim filmie o tej modlitwie różańcowej na granicach państwa polskiego i od strony, przypuśćmy, Ukrainy i od strony najbardziej tej niemieckiej trzeba. Zresztą zawsze ta granica była bardziej niebezpieczna, chociaż najwięcej zrobiła nam krzywdy ta granica rosyjska. Chociaż oblast kaliningradzka jest nafaszerowana jakby działaniami, ale to, co powinno najbardziej być w tej chwili najważniejsze, uraniczne działania. Uraniczne działania są intuicyjnymi działaniami, więc ja się wcale nie dziwię, że intuicyjnymi działaniami jest stworzenie, przypuśćmy, obrony narodowej. Tej obrony terytorialnej, obrony narodowej, tej, która na przykład trzyma się u siebie w domu, karabin, wszystko jest zapieczętowane w jakiejś tam w szafie, w jakimś worku, takim marynarskim, na przykład taki jak ja posiadam. Ja nie wiem, ile tam wejdzie, ale chyba ze 200 kilo. Ja go jeszcze mam z czasów Gdyni. Z którego? Ja dostałem wtedy to od kapitana, nieważne nazwisko, ale w założeniu to był 60. rok. To proszę pomyśleć sobie, ile ten worek ma. I w założeniu tam są buty, tam jest wszystko i punkt stawienia się i obrony. Czy nam to jest potrzebne? No jeżeli my jesteśmy z ascendentu lwami i Polska jest bykiem, to jest terytorium. To jest walka o z przestrzenią. No więc, jeżeli teraz weźmiemy następną rzecz, jaka jest świadomość nasza, no to jest następną historią, bo w tej chwili świat robi się bardzo liberalny. Ale to nie jest prawda, bo mamy kraje skandynawskie, które, no chociażby Norwegia, zresztą Norwegia zawsze była, oni byli zawsze spowolnieni, jednak przyjęli Hitlera, on go wyrzucili, tam ciężką wodę, tam zrobiono z nią porządek. Zawsze mieli ruch oporu w jedną i w drugą. I o dziwo, zawsze Norwedzy byli prorosyjscy. Zawsze. Dlatego Kursk na przykład dostał tam cios. I wciąż wcale nie został od Norwegów, a został od... A ci, którzy śledzą, to wiedzą. Ale dlaczego? Dlatego, że zagraża pewnym sytuacjom. A to nie chodzi o to. To jest po prostu gra na szachownicy. Dlatego Władimir Putin nie zrobił żadnego gestu. No, mimo to, że Norwegowie mogli wyciągnąć ten statek, ale co by się stało? A technologia, kiedy Norwedzy są jedyni, którzy potrafili skonstruować takie urządzenie, które wygoniło
Rosjan z Afganistanu. A jakie? No to ci, którzy coś wiedzą, no to mogą opowiedzieć, że ja nie muszę wszystkiego opowiadać jako astrolog, bo przecież ja się na tym nie znam. Jak to jest, że tam się strzela do ten helikopter, dostaje czymś po grzbiecie i pada? I kilkanaście maszyn. Zupełnie nie wiadomo skąd dostaje po nosie. Rozmawiałem z lotnikami rosyjskimi, to oni po prostu każdy ruch podniesienia helikoptera był już zagrożeniem, że dostaną i nie wiedzą skąd. Teraz badania norweskie nad psychiką. Przecież zaraz przypomnijmy sobie, że Szwedzi, Norwegowie, Finlandia nie brała i Dania też nie brała w tym udziału. Przyjęli wszystkie kobiety z obozów koncentracyjnych, ale tylko te, które były pozbawione narządów rodnych. Czy to się opłacało, czy też nie? No zaraz, zaraz. A przypomnijmy sobie, co z Rumunii. Ze świniami, które miały geny ludzkie i z dziećmi, na których były eksperymenty robione przez panią Ciasko. Gdzie? W Szwecji i Norwegii. Teraz weźmy pod uwagę, że chociażby Kaddafi. Nie. Nie Kaddafi. Kaddafi to nie. To jest inna historia. Ale człowiek, który był przywódcą Palestyńczyków, żony. Skąd miał? No. Musimy to wszystko wiedzieć. Jeżeli chcemy się bawić astrologią i chcemy się z tą współczesną astrologią, tak zwaną astrologią dynamiczną, tak? Bo dynamiczna astrologia polega przede wszystkim, ja mówię po raz pierwszy o takich rzeczach. Na tym, na przewidywaniu, ale na przewidywaniu niewymyślonym, niezmyślonym, tylko logicznym. Jeżeli mamy chociażby dany znak i w tym znaku jest specyfika, przypuśćmy męska, to na pewno żeńskie czynniki odbiją się na kontrze znaku. Na kontrze. Kiedy wybiją się te kontraznaki? Wtedy, kiedy planeta następuje podczas swojej realizacji działań, to znaczy zmierzania ku celowi, to znaczy ku następnemu znakowi, następują wtedy różne sytuacje, które są powiązane z aspektem czy polaryzacją innych planet, czy też działań. I wtedy ta różnica daje nam właśnie ten sukces. Ten sukces, który jest sukcesem wymiernym lub zatrzymującym wszelkie działania, które są w dojściu do celu. Czyli jeżeli zamierzamy na przykład zbudować jakąś sytuację, to tą sytuację musimy wyaspektować tak, żeby ona była wymierną w działaniu. Jeżeli przyglądamy się teraz
poruszaniu się planety, to ta planeta przechodzi przez te aspekty, które już są z góry zaprogramowane. Ponieważ wiemy, jakie będą postępy. I to jest dynamika. Jeżeli tego nie rozumiem, ja wiem, że to jest ciężkie w ogóle do wytłumaczenia. Dynamikę najłatwiej jest skonstruować na sobie. Czyli na wydarzeniach, które są przed nami. Czyli musimy wykonać pewne działanie chociażby początkowe i potem je w odpowiednich punktach opracowywać. Czyli sprawdzać, czy ono idzie w tym kierunku, w którym zamierzamy funkcjonować. I to wtedy daje nam mechanikę zupełnie precyzyjną, bo łatwo jest przewidzieć i powiedzieć, no tak, wygra pan ten, albo wygra pan ten. Tak było tutaj we Francji i wygrał pan, który ma taką starowinkę żonę, która się jeszcze dobrze trzyma na detoksie, a powinna wygrać pani, która pani Le Pen, i nie wygrał. Dlaczego? Dlatego, że zostały użyte mechanizmy, które identyczne zagrały w czasach, kiedy zwyciężał chociażby pan Tusk. Są te mechanizmy i te mechanizmy, o które walczy chociażby tutaj Kukiz. Czy wywalczy? Wątpię, żeby wywalczył, dlatego że to jest sytuacja taka, że wszystkie działania jakiejkolwiek partii w tej chwili idą w tym kierunku, że jest najlepszy układ partyjny, jaki może na sobie wyobrazić. Nawet chyba największy czarnoksiężnik by sobie nie wyobraził, że tak może być dobrze, kiedy jest tak źle. Bo dzisiaj przynależenie partyjne stanowi, krótko mówiąc, eciepecie. I kto zrezygnuje z eciepecie? Jeżeli to jest kabaret z Liza Minnelli i tam jest ta piosenka Money, 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 no to jest tutaj. I ten brzdęk. O, i to jest to. Więc to jest po prostu tutaj i tutaj. Krótko mówiąc, musi być przyzwolenie całego środowiska na działanie tak, jak podjęła Nancy Reagan i Jan Paweł w stosunku do działań astrologicznych, po to, żeby zlikwidować chociażby tego molocha na glinianych nogach. I to się udało. Z tym, że trzeba przyznać, że funkcję, jaką przejął Reagan i tutaj działania reaganowskie, nie poprawiły struktury świata. Nie zabezpieczyły i Jan Paweł również nie zabezpieczył pewnych działań. Chociażby w pozostawieniu tutaj na konklawę człowieka, który sam zrezygnował i jest dzisiaj po prostu historią, a był człowiekiem od dogmatu, a ten dogmat zamknął po prostu chyba w sobie. Bo samego jego to przerosło, mimo że bardzo chciał, i Bawaria otrzymała jakby statut tego wszystkiego, do czego dążyła, czyli do cesarstwa tego zachodniego, rzymskiego, który jeszcze
I ta baza jeszcze nadal istnieje. To trzeba przyznać, że ta baza istnieje. I chociażby dzisiaj, no co tu ukrywać, ale nie ośmiornica, a bardziej, tak jak nazywają to moi przyjaciele stamtąd, że pewien rodzaj makreli, czy tam, bo ta żelazna dama to daleko jej do tego, bo znaczy bym powiedział zardzewiała dama, bo korozję jaką wpuściła, to wręcz, a korozja ma specyficzny kolor, bo to jest rdza. I tutaj nada zupełnie inną formę działań, więc to wszystko, krótko mówiąc, nie jest w rzeczywistości, nazwijmy to, w postaci tak, jakbyśmy chcieli. Bo dla nas najbardziej bezpieczne w tej chwili jest powrócenie do tego samego, co, i to właściwie ja się dziwię, że większość świadomego społeczeństwa nie rozumie jeszcze jednej rzeczy, chociaż już te przebłyski są, że jeżeli kodeks handlowy jest w formie właściwie niezmienionej od pewnego momentu, w historii naszej liniowej struktury, to możemy wrócić do tego samego punktu, co kodeks handlowy i rozpocząć właściwie od nowa, bo jest to szalenie proste i wówczas by nie było na przykład tego chaosu i właśnie tutaj w dynamice, która była, to trzeba przyznać, że w działaniach Waltera w stosunku do władz, tutaj ja mówię o astrologu Walterze, profesorze Walterze, w stosunku do działań, jakie stworzył jego podwładny, czyli tutaj mówię o panu spod Krakowa, czyli panu Cedemkiewiczu, który jednak słuchał się fantastycznie tutaj. I w spółkach, które założył, które budowały zupełnie inny obraz społeczeństwa, niż by się wydawało, bo chociażby nieopodatkowanie żadnych działań futrzarskich i oddanie na skup, co się bardzo opłacało w pewnym momencie, na przykład chociażby moment tutaj stanu wojennego i jeszcze funkcjonującego wtedy pana w ciemnych okularach i szukającego jakby działań, to nutrię i cały ten układ futrzarski dawał całkiem niezłe dochody i funkcjonowanie w szarej strefie, która była poza świadomością samych, nazwijmy to, rdzawych ludzi, tak? Czyli tej czerwonej sfery, bo łańcuch ten właśnie należał do pana Cyrankiewicza i tutaj trzeba przyznać, że to było bardzo świadome wykorzystanie królewskiej wiedzy do robienia ogromnych finansów. To jest właśnie rzecz polegająca na sprycie i zrobieniu z nas szeregowych roboli, a sama kadra
Składa się tylko, bo ja wiem, może z 5 albo 6 osób. No i w ten sposób dom na Majorce i jeszcze jedno. No i żelazną damę, która cały czas rządziła teatrem i mogła być do końca dziwą społeczną, co mnie bardzo śmieszy, bo wówczas taka nonszalancja językowa powstała, co fakt faktem, że tutaj chylę czoła telewizji polskiej, ale to kiedy indziej opowiem o tym i zupełnie w innym sferze, dlaczego tak się stało i dlaczego na przykład ja sobie najbardziej cenię tutaj pana komentatora, który wówczas prowadził dziennik, pana Małcużyńskiego, w porównaniu z panią, która była no, na pewno nie tym samym, co współczesne damy telewizji, bo mówię o pani która lekko zaciągała i ona tak troszeczkę robiła z siebie damę, ale tą damę przez takie długie czy panią Dziedzic. I tutaj niezaprzeczalnie Teleecho, bo większość pamięta Teleecho, a ja jeszcze pamiętam okres ten. I tutaj właściwie kłania się ogromna ilość wiedzy, która jest związana właśnie z królewską wiedzą. I pamiętam dokładnie program, kiedy to chyba to było Teleecho, kiedy właśnie wówczas jeszcze bardzo młody, a jeszcze rozpoczynający swoją edukację astrologiczną, a już znający astrologię. Mówię tutaj o profesorze Weresie, ale jeszcze wtedy nawet nie wiem, czy był wtedy przed doktoratem, czy po. W rozmowie z panią Dziedzic właśnie określił pewną rzecz, która, dlaczego i mówię o tym, bo w takiej samej sytuacji ja się znalazłem, kiedy wróciłem do pewnej sytuacji zjawiskowej, dynamicznej tak zwanej, po to, żeby udowodnić tej osobie, że źle pamięta. I tutaj było powiedziane wręcz, że tutaj u profesora Weresa była data nie ta podana ze względu na fizjonomię. Jeżeli jest podany horoskop, jeżeli podaje ktoś datę i godzinę urodzenia i miejsce, to jest to kosmogram. I w tym kosmogramie widać dokładnie mapę, znaczy dokładnie właściwie zdjęcie. Jeżeli ma się dużą praktykę, widać dokładnie, czy ta osoba jest taka, czy taka, czy taka, czy taka, czy taka. I wtedy można wyselekcjonować pewne punkty, dynamiczne tak zwane, które określą jakieś tam działania. I potem rozpoznać można, czy to jest ta osoba. Ja zresztą spektakularnie to zrobiłem na pewnym zjeździe i się cieszę, że ta osoba skorzystała z tego, ponieważ wycofała się z publicznych działań i wygrała tym, bo przeszła do historii, nie robiąc, przypuśćmy, jakiegoś ambarasu, czy nie wyskakując, jak to się mówi, z butów. Tak, jakby chociaż tutaj na pewno skandaliczne zachowanie, ucieczka, ale to jeszcze innym razem sobie porozmawiamy, bo wszystko jest bardzo ciekawe, tylko pod jednym względem. Bo teraz ktoś powie, no tak, ale pan nie domawia, nie mówi wszystkiego, a po co? Po to są szare komórki, żeby rozpoczęły pracować. Jeżeli nie pracuje się tylko tak kawę na ławę, czyli tak zwane jajecznice na patelni, jak za długo to się spało? Jak za krótko
A ja nie lubię takich, bo ani białko nie ścięte, a żółtko już wcale. Jeżeli tak, wiesz, nie w odpowiednim momencie i tego momentu się nie uchwyci, to nie ma sensu. Ja osobiście nie lubię jajek smażonych, wolę jajka gotowane i na twardo. W ogóle nie jestem zwolennikiem jajecznicy, tak, ale jajecznicę ja mam specyficzną, to musi być jajecznica jeszcze robiona właściwie najchętniej, kiedy sobie sam to robię. Każdy kucharz jest przerażony, jak to robię, ale mnie to nie interesuje. Krączem nie smakuje i wszyscy, którzy próbują tą jajecznicę, proszą mnie następnym razem, żebym jeszcze raz ją zrobił. No więc tak samo tutaj jest z tym, co mówię. Jeżeli są jakieś wątpliwości, ja nigdy nie powtarzam jakby tego sensu, bo ostatnio w rozmowie z moją asystentką ona powiedziała, że nie zawsze, nie w każdym momencie rozumie za bardzo, o czym ja mówię, ponieważ zbyt górnolotnie albo ktoś nie zna faktów. Ale po co ma znać te fakty? Nie zawsze interesują. Interesują tylko osoby. To tak jakbyśmy chcieli przeczytać całą historię świata. Nawet jeżeli ta historia sięga jednego dnia, to jest niemożliwe, dlatego że YouTube dziennie przyjmuje ileś tysięcy obrazów. Między innymi ten. Na ten sam temat podejrzewam, że w świecie mówią dwie osoby. Ja i jeszcze ktoś. To nie musi być Polak, to może być Meksykańczyk, czy Boliwijczyk, czy Argentyńczyk, ponieważ dzisiaj tam mają też jakieś tam dziwne działania. Albo chociażby któryś z któregoś kraju muzułmańskiego, bo wie, że jutro zostanie po prostu zutylizowany, dlatego że jest chrześcijaninem i przyjął chrzest. A my się na to wiernie czy biernie zgadzamy, bo nie potrafimy jednej rzeczy zrobić. Świadomego działania które jest dla nas zupełnie normalnością, czyli na przykład skażenia świńską grypą arabskiego kontynentu. Co podejrzewam, że lada moment nastąpi, bo nazwa ta by dała to, co zostało wywiezione na przykład chociażby od pana, który chciał zrealizować to, ale nie mógł, bo zostało to sprzedane zupełnie skądinąd. Chodzi tutaj o RPA dokładnie, ale nieważne. Za dużo opowiadać nie można, bo kwestia jest taka, że świat nie o wszystkim może się dowiedzieć. I tym bardziej my, jeżeli mówimy. Dlaczego mówię o tym wszystkim? Dlatego, że jestem przed pewnym wykładem i ja wiem, że tutaj vlog czy YouTube niechętnie widzi takie rzeczy, ale mnie to nie interesuje, czy widzi, czy nie widzi, czy zakwestionuje, czy nie zakwestionuje, bo już rozpoczyna działania, które są niezgodne z etyką.
Jeżeli ja bym wprowadził jakiekolwiek elementy erotyczne tutaj, zostałbym bardzo mocno zablokowany i erotyka polega na przypuśćmy obnażaniu pewnych zjawisk patologicznych, które funkcjonują w naszej świadomości, nazwijmy to politycznej. I ekshibicjonizm, który jest właściwie zjawiskiem dzisiaj bardzo społecznym, bo im większy, tym bardziej reprezentuje sobą chociażby wyjeżdżanie na jakieś wyspy z jakimiś swoimi koleżankami i to jest ekshibicjonizm dokładnie, który jest akceptowalny społecznie. I jeżeli patrzymy w formie zwycięstwa królewskiej wiedzy, to tylko i wyłącznie wtedy będzie takie spektakularne zwycięstwo tej wiedzy, jeżeli moralność tutaj i duchowość i będzie, to jest coś takiego, że w dawnych czasach, chociażby tutaj Mikołaja Kopernika, nie tak dawnych, no ale nie będzie dawnych, kapłan, astrolog i lekarz to ta sama osoba. Wiem, że dzisiaj to nie jest możliwe do powrotu, no bo trudno, żeby każdy astrolog został kapłanem, chociaż niektórym by to bardzo pasowało. Przynajmniej by miał dwie gosposie, z dwiema gosposiami cokolwiek intymnego. No i niektórzy nawet by wtedy rzucili te szalone pomysły bycia druidami, czy jeszcze jakimiś innymi obdarzeni narządami religijnymi, bo to tak to można by było, i szukanie jakiegoś wyjścia poza, to nie ma sensu w ogóle. I pławienie się w czymś, bo powrót do historii, do jakiejkolwiek historii jest tylko tym, że musimy do niej wrócić. I to nie jest tak, że jeżeli przeciętny Polak nie wie, kto był jego dziadkiem, a jeżeli chodzi z mamy strony, nie wie, jak babcia miała na nazwisko swoje panieńskie albo prababcia, to jaką świadomość możemy nieść swoją własną, jeżeli chcemy mówić o pochodzeniu na przykład słowa Lach w kwestii na przykład litewskiej, dlaczego na nas tak mówią Lachy, albo Węgrzy Lędzier, czy Turcy bardzo podobnie. Do momentu, w którym nie zbadamy tych działań, to czas, który nas interesuje, nie jest czasem wyzwolonym, tylko utraconym. I w tym czasie powinniśmy my wszyscy, tak jak był ten wyjazd pod granicę, tak samo walczyć o przywrócenie świadomości tej, która nam pozwoliła zbudować taką grupę silną, że nasze maczety, nazwijmy to krzemowe, do dzisiaj jeszcze znajdujemy gdzieś na równiku, a epoka kamienia łupanego
dosyć dawno funkcjonował, a już byliśmy potęgą. Bo tutaj w górach świętokrzyskich, na terenach gór świętokrzyskich, tutaj w tych okolicach, żeśmy produkowaliśmy nagminnie bardzo dobre siekierki, czy tam jeszcze inne narzędzia, może które nawet obrabiały egipskie. A jeżeli już zupełnie ktoś powie, facet oszalał, to niech zwróci uwagę na pewne odwierty w Krakowie, które są trójkątne, albo jeszcze jakiekolwiek. I co nas minęło, a do czego nie doszliśmy w naszej odpowiedzialności za naszą historię, a przede wszystkim do czego doszli nasi przodkowie, a do czego my nie dorośliśmy. Bo tu jest największy problem, bo my nie dorastamy nawet do naszych ojców. A co mówiąc o dziadkach, czy o pradziadkach, czy jeszcze o wcześniejszych. To jest po prostu nie do wiary. A Wokulski nam się za każdym razem kłania i w każdym momencie. A wiemy o tym, że nie nastąpiło to z byle powodu, ponieważ jakiś metal poruszał się w przestrzeni. No więc gdzie jest możliwość? A gdzie jest świadomość? I czy wszystko biorąc jakby w jeden wór nie pozwoli nam na chwilę, by spojrzeć w daty poszczególnych historii, by być naprawdę dumnym z tego, że jest się z Lechistanu, a nie z RP czy PRL. Bo dla mnie to, że kiedyś sięgaliśmy aż za Ren i byliśmy gdzieś tam w historii umocnieni, to do tej pory nie potrafimy się otrząsnąć z tego, że większość nas zginęła w Katyniu, czy pod Leniną, czy Monte Cassino, czy jeszcze w innych walkach. Bo jest coś, że świat jest przekonany, że nie ma sensu odkrywać tego, kim w rzeczywistości i czym są pławione genetyczne myśli. Bo genetyka daje to, że tej naszych myślach i koncentrowaniu zjawisk możemy odkryć i nie sprzedać się za marne pieniądze, tak żeśmy zutylizowali laser czy światłowód czy chociażby zderzak. Czy jeszcze jakiekolwiek inne odkrycie z najbliższego czasu, które są namacalne w naszym spokojnym fotelowym w
fotelową myślę, bo myśl podąża za każdym razem, gdzieś jak penetruje w szare komórki, po to, by być odważnym, bo nie ma się czego bać. Największym lękiem jest panika i głupota. A lęk? No cóż. Jak coś huknie, zawsze podskoczę i zobaczę, dlaczego tam ktoś upadł. Bo może trzeba go podnieść. I tego każdemu życzę, żeby podniósł chociaż jednego człowieka. Żebyśmy się mogli wszyscy podnieść. Do zobaczenia.